Członek oddziału specjalnych. Ten, kogo to kurwa obchodzi. Tak to ja. Niezależnie od tego, czy robię wszystko po cichu, czy odwalam totalną rozpierduchę, można liczyć na jedno. Robota zostanie wykonana. Dziś oznacza to tajną operację w głębi Korei Północnej. Szycha, która prowadzi tę operację, to urzędas gryzipiórek, admirał Travis Payton. Mówi, że ta misja jest tajna jak diabli. Stąd załogę ograniczono do minimum. Jak najmniej śladów, jak najlepszy efekt. Dla takich dupków jak ja to standard. Wyszkoliłem tych ludzi w ramach programu Navy SEAL. Ocalili mi tyłek nie jeden raz. To twarde sukinsyny. A gdy ja zaglądam śmierci w oczodoły, oni pilnują moich tyłów. Kret siedzący w Korei Północnej posiada dane wywiadowcze na temat fabryki produkującej nowy rodzaj pocisków. Moim zadaniem jest nawiązanie kontaktu i zwiad na terenie tej fabryki. Góra uważa, że to łatwizna. Wejść, zrobić swoje i wyjść. Ja tam wiem jedno. Pomiędzy prostą operacją a totalną chujnią jest cienka granica. Sprawdzić ciała. Ten dupek wciąż się rusza. Komandorze, tu Payton. Jak wasza sytuacja? Chujnia z grzybnią. Cholerni Koreańcy czekali na nas. Moi ludzie nie żyją. Chryst, panie. Przerwać operację. O nie, kurwa. Zaszaleć, sukinsyny! Czas zaszaleć! Dychaj, skurwielu, banda pieprzonych amatorów! Mogę sobie tarczę przykleić do tyłka.
아니지. 이 총에 문제가 있는 것 같아. 콜레르네 예반의 거무해. Admirale, odbiór. Idealnie. Powiedz, że dotarłeś na czas. Zależy, jak na to patrzeć. Mam te dane. Komuchy robią rakiety tu, w Ungi. Fabryka jest przy dokach. Dobrze, cel pozostaje bez zmian. Dowiedz się, co mają i zniszcz to, jeśli trzeba. Marcinko, zrozumiałeś? Marcinko, odpowiedz do cholery. Co tu się u diabła dzieje?